Właśnie znachor mm -hmm. był takim mikrohollywoodem dla mnie, że ja tam po prostu wchodziłem i nie było czegoś takiego, no, no to nie mamy kasy, wiesz, no tutaj generalnie musisz coś z tym... I... I to był zwrot akcji na koniec tak, tego odcinka. Jak filmia filmie tego się nie spodziewałeś. Nepotyzm. Ja jestem zaręczony. No, a, to myślę. już jestem starym Dziadem. Znacie go między innymi z filmów Marzec 68, fanfiki Zadra, a także z seriali Otwórz Oczy i Teściowie. Aktualnie cała Polska ogląda go w megahicie Znachor, w którym wciela się w hrabiego Leszka Czyńskiego. Panie i panowie, film łebowiczki, film Ignacy Lis. Cześć. Cześć. O, i właśnie już dzwoni telefon. No, po tym filmie to jesteś teraz pewnie rozrywany, że co chwilę ktoś dzwoni, propozycje, tematy, temaciki. A z tego co słyszałem, to tuż po naszym naganiu śpieszysz się do teatru. Tak jest, tak jest. Co się dzieje, proszę pana, gdzie pan występuje, jak będzie występować? No, 20 października. Czyli lada moment. Lada moment. Mamy dwa tygodnie, ostatni prób w Och Teatrze, robimy. William Goldinga, adaptację Wadcamucha. To gruba rzecz. Gruba rzecz. No. Wymagająca, myślę, też. To znaczy, yy, no, w, ja nie, nie, nie myślałem, że to będzie aż tak gruba rzecz, ale to jest gruba rzecz, bo to naprawdę jest dosyć współ, aktualne. Mhm. Współcześnie jest to grane przez nas, ale jakoś tak przerażające jest de, de, dekonstrukcja tego społeczeństwa, ta myśl w ogóle taka dystopijna, no. Czy po y, tym jak schodzicie z desek teatru, te emocje przenoszą się wam jeszcze, że macie ochotę łapać za kije i za się tłuc, albo znaczy, znajdujecie sobie <laughs> najsłabszy owczę w stadzie? <laughs> Yes. Generalnie. generalnie tak, Czasem jest... bywa chyba tak, z tak, że te emocje nie tak szybko schodzą. No, właśnie to jest kolejna rzecz, nie? że właśnie ja, ja tam gram rolę Jacka, Jacka mhm. Meridiu, czyli tego, który właśnie nawołuje do, do zabijania prosiaczka, do szukania potwora i ten, no tego potwora, tak? że w nim jest potwór, w nim jest potwór. A tak naprawdę moja rola polega na tym, że ja grożę śmiercią przez dwie godziny moim kolegom na scenie nie? i, i mamy jakiegoś takiego po prostu Hitlera w oczach. Więc a, to jest trudne i rzeczywiście te emocje w tobie zostają i gdzie cały czas gdzieś sobie myślę o tym profe profesjonalizmie, który, który powinienem mieć w sobie I, i o tym, że cały czas mi go brakuje, nie? bo cały czas gdzieś jak się z tą, jak, jak się oddzielić od tej postaci, jak w końcu wyjść i, i wiesz i po prostu bo są takie osoby, które mówią, mm -hmm. mnie, no nie, jestem na scenie, jestem na scenie, jestem na scenie i potem jestem. Jak jest ta scena, nie wiem, czy widziałeś taki, na pewno widziałeś serial statyści. Mm -hmm, no naprawdę. i jest yy... Gandalf, który tłumaczy. Ja <laughs> mówię sobie, Jan yeah, Gandalf, you know. no to to właśnie ja tak nie potrafię. Niesamowity <laughs> serial, który dzisiaj prawdopodobnie by nie powstał. Jakby, e, poziom tego humoru, który jedzie po bandzie, balansuje bardzo często na granicy tego, no w zasadzie, co dzisiaj już nie, byłoby nie to przejście absolutnie. Widać no. te kilkanaście lat czasu. Słuchaj, tuż przed wejściem na antenę powiedziałeś, zacząłeś zdanie, To jest ciekawa kwestia w tych listach. Ja powiedziałem, nie, nie, nie spalajmy tego, to <grym> <powiedz sobie grym> przed kamerą. Ponieważ jak wiadomo, zawsze przed nagraniem podcastu mój ulubiony film, proszę moich gości i gościnie o to, żeby sporządzili listę swoich ulubionych filmów. I podobnie było w przypadku Ignacego. To jest... I co z tymi listami? Mm, dla mnie to jest trudne wybrać po prostu topkę. To znaczy, no bo, bo po prostu jest tyle różnych rzeczy we mnie. Są filmy, które mnie ukształtowały czyli filmy, które sprawiły, że zakochałem się po prostu w samej formule opowiadania historii poprzez kamery. Są filmy, które po prostu dotykają mnie w zupełnie jakiejś innej sferze, w sensie są trafiają w moją wrażliwość i oglądając te filmy mogę się utożsamić z bohaterem i po prostu milecą i tak dalej, co nie? Są filmy, które mi po prostu imponują. Czyli filmy, które widzę i mam Wow, wow, że no, no wciągam się w te historię i nie jestem w stanie wiesz, bo, bo no chodzi mi o filmy film akcji, czy jakieś takie. A właśnie są też filmy, tak jak rozmawialiśmy, nie wiem, o, o serialu Statyści mhm. czy The Office. No, jestem wielkim fanem tego serialu, bo to są, to są, to są, to są, to są dzieła, które, które tak łamią konwenanse i w ogóle sprawiają nas no, takie zakłopotanie. No. Więc ciężko jest mi ustalić, co by było w takim moim, nie wiem, top 5 filmów. Mhm. Ale, ale, ale lubię jednak wziąć, to było super zadanie, bo rzeczywiście wróciłem do czasów z gimnazjum, kiedy w gimnazjum miałem film Weba. <laughs> <laughs> I, I z kolegami na, na przerwach dyskutowaliśmy o filmach, o tym, co co ma, co powinno mieć 8, co powinno mieć 7, a co dwa. I, I się musiałem skupić, pomyśleć, jakie to są takie filmy, które dałem do swojej topki. No i taką listę gdzieś tam zrobiłem, nieponumerowaną, nie mhm. ale po prostu dałem. Chyba, chyba zrobiłem tak, że dałem po prostu tytuł, który mi się kojarzy z wieloma innymi tytułami, bo potem móc trochę rozwinąć, dlaczego akurat ten film. Mhm. Słuchaj, e, od czego tu, tu w takim razie zacząć, bo patrzę na tę listę, ona jest tak różnorodna. E, próbowałem tutaj wyłowić jakieś wątki, które by powracały, nie wiem, na przykład kino sensacyjno-gangsterskie, kilka takich tytułów. Tak, tak, tak. E, kilka różnych komedii, które jadą po bandzie i też dotykają aktorstwa. E, Kocham to, kocham, właśnie też kocham, to już jest na, w późniejszej, jakby, w późniejszym etapie mojego życia mhm. uwielbiam meta y, filmy, to znaczy opowiadające o tworzeniu filmów, o aktorstwie. Y, no dlatego też pojawiły się takie tam y, filmy. No to spróbujmy może w takim razie zacząć od filmu. Ja w tropikach. Szczerze, A uwielbiam ten film. <laughs> Absolutnie szczerze, uważam, że jest to jedna z najlepszych komedii XXI wieku. I chciałem cię zapytać o to. Mhm. Czy na swojej drodze zawodowej spotkałeś kogoś takiego, jak postać gana przez Roberta Downeya Juniora, Kirk Lazarus, laureat pięciu Oscarów, 20 złotych Globów. Człowiek, który tak głęboko wchodzi w swoje role, że potem to już czasem nie wie, kim jest tak. on sam. Poznałem, tożsamość. E, poznałem takiego człowieka, to znaczy on nie jest aż tak e, nagrodzony i z racji tej historii nie, nie będę mówił nazwiska ani projektu. Domyślam. No Ale miałem taką historię, to znaczy, e, no bo miałem takim ukochanym, jednym z Kochanych momentów jest rozmowa, kiedy oni idą już przez dżunglę i Kerek tłumaczy y, z popielarowi, <grymiany> z Benowi, jak to, jak, jaka, jaka jest receptura na dostanie Oscara. You never go fully <grymiany> retarded. <grymiany> to jest po prostu tekst, który ja miałem, bawi za każdym razem. No i, i miałem taką historię. Miałem historię, że miałem scenę bójki. Mm -hmm. Miałem scenę bójki w filmie i chłop. Po prostu miał coś takiego, że wkręcał się bardzo. I rzeczywiście słynął z tego. Słynął z tego, że, że on się mega wkręca i nie może, jak, nie, jak, jak, jak to się już wydarzy, no to, to, to on idzie właśnie full. No nie? I za każdym razem, kiedy działa się scena, to mnie bił. Po prostu mnie uderzył i mówi, o przepraszam ci Ignacy, przepraszam cię, ja tak mam, ja tak mam, wiesz co, przepraszam, już, już teraz będzie dobrze. No i kolejny dubel. I znowu, po prostu no mówi, stary, jakby opanuj się, ty mnie nie przepraszaj, tylko weź się zachowuj profesjonalnie, nie, przepraszam. I tam, wiesz, jakiś czwarty, piąty dubel, znowu już po prostu emocje sięgają, z nim, nie, ty mnie uderz, teraz ty mnie uderz, tu, oddaj mi po prostu, to będzie najlepsze. Więc ja miałem taki smaczek, że sobie, okej. Okay. No, jednym słowem jest grubo, no, ale to chyba tak jest, no. Jeżeli wchodzisz w scenę, to te emocje czasem cię ponoszą. I no tak, tak, tylko rzeczywiście. się czasem zatrzymać, jak się pociąg spędzi. Tak, to prawda. Aczkolwiek myślę sobie jednak, że no, są właśnie takie rzeczy. Są właściwie moim zdaniem dwa rodzaje scen, w których trzeba być bardzo ostrożnym. Mhm. I trzeba być akurat w tych scenach bardzo profesjonalnym. I od tego są ludzie na planie w ogóle, żeby to było. To znaczy, pierwsza, pierwsza rzecz to są właśnie kaskaderskie sceny. Mhm. Nie robimy tego na serio. Wiemy, jak to udawać. Mamy ludzi, którzy po prostu nas trenują, mamy dużo treningów i to wszystko jest zaplanowanym ruchem. Kamera jest w odpowied pod odpowiednim kątem i nie my musimy poczuć, tak? My odprawiamy tutaj jakieś, jakieś układanki, ale widz to poczuje, bo, bo, bo to jest tak wymyślone. I mhm. to jest y, pierwszy rodzaj sceny, moim zdaniem. A drugi to no, są sceny intymne. Mhm. Czyli po prostu sceny, gdzie bardzo łatwo jest kogoś przekroczyć, przekroczyć kogoś, jakby przekroczyć. No, chodzi mi o to, że no, przekroczyć czyjeś poczucia jakiś tam komfortu co nie od tego są koordynatorzy z intymnych żeby właśnie zaplanować każdy ruch żeby z nami pogadać i gdzieś żeby po prostu wprawić nas w, w, w taki stan żeby to było neutralne my nie mamy czuć tutaj żadnego ognia nie to to widz ma czuć no tak widzą wydaje się że gań stan intymny to jest po prostu tak, tak. A, na, najlepszy element w ogóle pracy aktorskiej. Nie, a, nie. Wszyscy aktorzy aktorki powtarzają, że albo może prawie wszyscy, że nienawidzą tego szczerze. No, ja nie mam tak, że nienawidzę, bo tak akurat wychodził w mojej dotychczasowej karierze <grym> dziwnie to brzmi, ale powiedzmy tak że no ja dużo gram scen intymnych. To znaczy w każdym filmie, w jakim jestem, zawsze jest scena intymna z moim udziałem. I. Ja to nie jest tak, że ja tego nie lubię, że ja tego nienawidzę. To są piękne sceny i one mogą być bardzo satysfakcjonujące, kiedy widzisz efekt, że to jest romantyczne, że to jest czułe. Czy jeśli to ma być, nie wiem, obrzydliwe i wulgarne, to takie jest, ale to jest jakiś zamysł. Całkiem, mm -hmm. nie? I, I czuć satysfakcję. Ja rozumiem ludzi, którzy właśnie, bo są osoby przecież, które się tym zajmują. Ty właśnie koordynator intymności, można się tym zafascynować. Tylko no, trzeba mieć ku temu właśnie. Te, 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 te wiedzę i te możliwości, te, tych ludzi, którzy ci wytłumaczą, o co w tym chodzi. Dobrze, zostając w takim razie. W, w tematach e, aktorsko-artystycznych jest również e, na Twojej liście fantastyczny film e, w reżyserii Pedro Almodovara Bull i Blask. No tak. To jest też o sztuce, chociaż tutaj jakby dotykamy artysty w zasadzie już e, gdzieś tam u finiszu swojej drogi nafianie. artystycznej. Co Cię tam z kolei, bo ja w, tak w ogóle mówiąc... kocham kino europejskie? To jest kolejny jakiś tam odłam właśnie, bo oprócz Almodovara jest Sorrentino na, mm -hmm. tym, na, na tej liście. I też licie. o artystach. I też o artystach, no bo to są te właśnie całe czas tematy, te meta teatralne, tak naprawdę ta scena w teatrze, którą, którą uwielbiam w ogóle. I, I w ogóle pamiętam, że kiedy był COVID, to robiliśmy zaliczenie w szkole, to, to mówiłem ten, ten tekst właśnie sobie. Dla mnie, mnie chyba urzekło przede wszystkim, to też jest tak, że ja po prostu jestem fanem Almodowara, mhm. i wszystko dla mojej matki, to są filmy, które bardzo, bardzo mnie poruszają. Chociaż nie wiedziałem wszystkich filmów Almodowara jeszcze, to, to jest taki reżyser, który no. Jakbym miał powiedzieć, u kogo chciałbym zagrać mhm. w filmie, to Almodowar jest w top 3. Rozumiesz? To jest dla mnie taka właśnie, to jest to kino wrażliwe. To kino, które tak trafia w moje struny, że. No ja pamiętam, pamiętam dokładnie pierwszy seans Bólu i Blask. Pamiętam, że było, po prostu byłem wciśnięty w fotel i myślałem sobie tylko o tym, że, że to życie jest takie piękne, takie kruche i że, że w ogóle to, to, co robię, to jest w ogóle genialne. Mm. I ta historia mm -hmm. tej miłości, no ach, ten Federico, który... Przyszł, no, to jest dla mnie, to jest dla mnie piękny film i opowiadający piękną historię. Jak u się w ogóle zaczęła zajawka na kino? Odkrywanie tego, bo mm -hmm. no. Oczywiście, to jest twórca tytułowany, pewnie mainstreamowy, ale też nie taki, który absolutnie wszyscy oglądają. To mhm. jest tak, że byłeś takim trochę jubilerem, który sobie gdzieś tam sam czytał w internecie, odkopywał kolejne tytuły, czy, czy, czy może w domu po prostu była zajawka na kino i... Aha, no tak, to znaczy to jest trochę wszystko gdzieś po trochu, mhm. bo na pewno takim bardzo dużym znaczeniu Miałem dwóch wujków, mhm. jeden wujek był aktorem i jest aktorem dalej mhm. i miał wielką szafę, z tytułami filmowymi po prostu, po kolei. I myśmy po prostu. To jeszcze była era DVD, no więc i nie było takiego dostępu do. Były wypożyczalnie wideo, co nie, i tam trzeba było pojechać i wypożyczyć dwa filmy i tyle. Zamierzchłe czasy. Tak, zamierzchłe <gry> czasy. No i mój wujek po prostu miał taką bazę filmów, że myśmy siedzieli z kuzynami, moimi braćmi oglądaliśmy. No on toper, no on toper filmy. Po prostu kochaliśmy, sami nagrywaliśmy potem filmy, jakieś tam mhm. amatorskie. I to, i, to, I to rzeczywiście był jeden taki dostęp, takie źródełko. A drugim źródełkiem był wujek, który natomiast w ogóle nie, nie, nie ma nic wspólnego z aktorstwem, ale był komputerowcem w czasach, kiedy to jeszcze nie było takie oczywiste i on ściągał filmy <laughs> nielegalnie. Ale przydawniło się już może. Tak, tak. Ale, ale kurczę, no, widziałem właśnie Blues Brothers, u niego widziałem takie filmy, właśnie też takie amerykańskie, Matrixa, Obcego nam pokazywał. Myśmy mieli tam mega, mega mało lat i ogólnie mama nie wiedziała o tym, a myśmy oglądali wszystkie takie klasyki właśnie kino gangsterskiego i tak dalej, no to było genialne. I to były jakieś takie dwie, dwie rzeczy, które na pewno ukształtowały we mnie. No i rzeczywiście z rodzicami jeździliśmy co weekend do wypożyczalni i każdego, każdy piątek, sobotę oglądaliśmy film. Dwa filmy wypożyczaliśmy Super. i myśmy mieli oglądanie filmów zawsze. Więc to też było fajne, nie? Że, 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 gdzieś, że gdzieś to było... Moi rodzice dbali o to, żebyśmy po prostu oglądali filmy. A wspomniałeś o tym, że robiliście też e, amatorskie rzeczy. <grym> jak to wyglądało? Byłeś jednocześnie reżyserem, scenarzystą, aktorem? Tak Stoś... jest i operatorem, w zależności od sceny. No wiadomo, jak to są... Y, y, jeden z kuzynów na komunie dostał kamerę, Aha. od tego się zaczęło. Drugi dostał, miał jakiś tam komputer, y, miał MacBooka i na tym MacBooku są te programy typu iMovie, nie? I mhm. tam po prostu można było coś tam zmontować, podłożyć muzykę, no i byliśmy tym zafascynowani. Pamiętam, że naszym pierwszym filmem amatorskim był film o zombie, który kręciliśmy w piwnicy u mojego wujka. Gdzieś tam smarowaliśmy sztuczną krwią, czyli czerwoną farbą ściany, i ktoś grał, że jest zombie, myśmy uciekali. Taki, taki klimat. Macie to gdzieś jeszcze na dyskach twardych? Może na YouTube jest. Na YouTube nie ma, ale na pewno myślę, że gdzieś na dyskach twardych by się to znalazło. Eee, Wspomniałeś o filmie Sorrentino. Eee, Ręka Boga to jest również film o artyście i o tym, jak kształtuje go jego świat, jego rodzice, miejsce, w którym się urodził. I pojawia się też na Twojej liście film o, Zakochany bez pamięci. I tutaj się te, te filmy połączyć ze sobą. W filmie Charlie'ego Kaufmana, on yy, jest scenarzystą, reżyseruje z kolei francuski twórca, którego nazwisko w tej chwili ja wypadło z głowy, za chwilę sobie przypomnę. Tak czy inaczej bohater, Jim Carreya, decyduje się na usunięcie pewnych bolesnych wspomnień. Ale z kolei w filmie Ręka Boga, Sorrentino pokazuje nam, że te wszystkie, nawet najbardziej bolesne doświadczenia kształtują nas. Tak, kształtują kształt. tym, kim jesteśmy. Yy, czy ty w swoim życiu miałeś takie momenty, które być może właśnie chciałbyś wykasować sobie? Czy jednak masz poczucie już po czasie, że dzięki tym momentom, nawet tym roczniejszym jesteś tym kim jesteś i jesteś tu, gdzie jesteś? Wiesz, w, 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 wydaje mi się, że wydaje <laughs> się, że w zakochanym bez pamięci puenta jest taka, że pomimo tego, że wykasujesz te wspomnienia, to one i tak w Tobie zostają, i tak cię kształtują, i tak tylko po prostu. To dla, dla, dla mnie dlatego ten film jest wzruszający, że, że nie da się wykasować nie? z pamięci tak naprawdę. Dla mnie to jest puenta tego filmu i. Oczywiście, że mam takie y, rzeczy, które myślę sobie łatw, łatwiej by było. A z drugiej strony, no, no pewnie popełniłbym ten błąd znowu, gdybym nie wiedział, że to jest, wiesz, o co chodzi. To, to jakby zgadzam się z tym, że po prostu nasze traumy, nasze trudne momenty w naszym życiu nas kształtują i sprawiają, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. I też, no jakby ta, ta perspektywa tej, no nie, nie, nie no, wszyscy umrzemy. śmierci mhm. jakby sprawia, że no. Wydaje mi się po prostu, że, że nie, ma, nie, ma co, nie ma co uciekać i zapominać, tylko właśnie codziennie rano stanąć twarzą w twarz z każdym problemem i, i z każdą taką traumą i po prostu nauczyć się z tym żyć i korzystać z tego czasu, który mamy. co nie? Ale co mnie urzekło tak naprawdę w filmie Ręka Boga, bo Aha. to też jest ciekawy tytuł, ważny dla mnie, ponieważ. Bo zaraz jeszcze powiem o mm. Zakochanym Bez Pamięci, ale chodzi mi o to, że yy, to jest film także o rodzinie który pięknie portretuje scena. Ja mam dużą rodzinę, bardzo dużą rodzinę, właśnie tak jak mówię, mnóstwo kuzynów, ciotek, wujków, dziadkowie babcie, pradziad, prababcia jeszcze tak naprawdę żyła, jak ja miałem 16 lat. Mhm. Wszyscy żeśmy żyli naprawdę na jednej kupie, dom w dom obok siebie. I sportretowanie rodziny jedzącej razem obiad, ta ciocia z tą buratą, która kloła przed, przed nosem, ciocia. Właśnie w ogóle ta fascy też fascynacja głównego bohatera ciocią, tą ciocią, która, która nagle się opala na łódce. To, to, to wszystko tak do mnie przy... I, i ten chłopak, który właśnie ma te pragnienia bycia filmowcem, bardzo, bardzo bliskie to jest jakieś tam mojemu życiu, wiesz I, i, to, i to było naprawdę moim zdaniem to jest tak sportretowane, że no, no jeden do jeden dla mnie. No i oczywiście bardzo ważny aspekt piłki nożnej. Jestem wielkim fanem piłki nożnej i też... Kurczę, opowiedzenie... Jeszcze wplut w ten Neapol, bo w ogóle właśnie sam Neapol jest bohaterem tego filmu mm -hmm. tak naprawdę, nie? I, i ta historia z, z Maradoną i z piłką nożną w tym filmie, no to jest po prostu połączenie wszystkich moich pasji w jednym. To jest po prostu film idealny. No dobra, to w takim razie e, Sorrentino opowiada o Neapolu, a ja cię chciałem zapytać o Czech z kolei, twoje rodzinne miasto. E, Mój Neapol. E, każdy ma swój Neapol. Ja mam na przykład swój Neapol. Międzyrzec Podlaski. Myślę, że miasto, które jeszcze mniej osób kojarzy. Ale, Czech, pierwsze wyprawy do kina, Twoja szkoła. Czy mm -hmm. być może też spotykałeś na swojej drodze nauczycieli, bo wyczytałem, że na przykład w trakcie bierzmowania A, jeden z kapłanów bardzo mocno wpłynął na wybór Twojej ścieżki życiowej. Ty, czy też spotykasz jakichś takich nauczycieli i ludzi, którzy gdzieś tam cię również kształtowali pod względem filmowym, sztuki, bo też masz ze sobą szkołę muzyczną? Wydaje mi tak, się, muzyczna to też jest super ciekawy temat w ogóle. To prawda. No, mm, od początku. Tak, dużo wątków. Tak. Y było kino w Tczewie Wisła. Takie już kino, które nie istnieje. Pamiętam, byłem tam na premierze Gwiezdnych Wojen, trzeciej części. Zemsta seatów. tak jest. I to, i, to był, I to było takie kino. Moje pierwsze kino, w którym byłem. Bo tak mi się wydaje. A potem Gdańskie kino Krewetka, to było takie kino, do którego, do którego chodziłem. No a potem już za, w tych czasach, kiedy, kiedy byłem trochę starszy i chodziłem do liceum, to w Tczewie powstała galeria handlowa i w galerii handlowej powstało kino. I pamiętam, że w środę było kino Konesera. I też właśnie w związku z tym z tą historią dodałem jeden tytuł, Turystę, mm -hmm. Ostlunda, bo tam pierwszy raz w życiu widziałem ten film. I to był, taki, to był taki pierwszy raz w moim życiu, kiedy zrozumiałem, że warto iść na film, którego nie znasz, w ogóle jakiegoś dziwnego reżysera, i film może się dziać, jakby to może być... Wiesz, to był taki pierwszy raz, kiedy zrozumiałem, że film, po prostu może przez to, przez napięcia między bohaterami wystarczy, jedna, jeśli jest umiejętnie opowiedziane, to wystarczy jedna mała sytuacja, aby zrobić mm -hmm. cały film. I to mi naprawdę otworzyło oczy i, 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 i umysł na to, że wow, film tak naprawdę można nakręcić o wszystkim, tylko musisz wiedzieć, jak to zrobić, mm -hmm. żeby przyciągnąć widza. Więc tak, Kino konesera i Turysta to była jedna z takich pierwszych e, sytuacji, że miałem wow co nie I, I potem zacząłem właśnie oglądać jego filmy, czy Oslo 30, 31 sierpnia, Głośnik od Bomb. To są bardzo dobre filmy, które też bardzo lubię. A, no ale w szkole, ja miałem bardzo fajną szkołę. Chodziłem do takiego właśnie w związku z tym księdzem, który nas przygotowywał, ja chodziłem do katolickiego liceum i gimnazjum. Mm -hmm. Takiego uniwersyteckiego, katolickiego liceum. Jak mata. Tak, tak. Więc, ale no i tak, i rzeczywiście to się też tym cechuje, że to po prostu było dobre liceum. Mm -hmm. I było dosyć bardzo, miał taką współczesną myśl w sobie. To znaczy ja miałem dużą dowolność w liceum i, i miałem moją panią polonistkę, która, która bardzo mnie inspirowała, podawała mi bardzo, podawała mi bardzo dużo tekstów. Miałem właśnie wspaniałego kolegę, jednego Wiktora, który... No, to będę teraz też się zajmuje filmem, tylko pracuje w filmawce mhm. I, i my z nim zawsze zawsze gdzieś tam toczyliśmy dysputy. Bardzo często się nie zgadzaliśmy, ale bardzo dużo tytułów mi rzucał też, które, które oglądałem. I to był dla mnie taki czas naj, chyba największego rozwoju liceum, że właśnie ja cały czas oglądałem filmy i polskie filmy, właśnie do tego też pociąg dodałem Kawalerowicza, bo to jest taki film, który wtedy zobaczyłem i w ogóle zobaczyłem pierwszy raz w życiu aktora. Mhm. Polskiego aktora, który jest amerykańskim aktorem, czyli Zbyszek no. Cybulski. Mhm. Wiadomo, nie, to jest po prostu. To jest Brad Pitt y, na, na, na naszych ekranów i jestem największym fanem tego aktora. Będę pisał o nim pracę magisterską. Mm. No ale e, ja też właśnie zacząłem uprawiać taki amatorski teatr, już mhm. wtedy, w tamtym czasie, co nie? To, był, to w Tczewie było był, była taka grupa teatralna, przez którą się tak naprawdę prześlizgnąłem bardziej niż tam, gdzieś w niej uczestniczyłem, ale ona dała mi do zrozumienia, że. Te moje wszystkie potrzeby takiego współtworzenia, współudziału w jakimś takim przedstawieniu, no, że, że mogę je wyrazić, nie? że jest jakieś takie miejsce, typu teatr, gdzie, gdzie mogę pójść i, i, i czuję się bardzo dobrze, kiedy, kiedy mogę się wyżyć na tej scenie, co, nie? Tę, tę, tę swoją energię. Więc to się szybko zaczęło właśnie w taki sposób, że, że potem było to bierzmowanie. Pamiętam, to był kleryk, on w ogóle nigdy nie został księdzem, jak się mhm. potem okazuje, ale on mnie popchnął do teatru muzycznego w Gdyni. Mhm. Takie long story short. I potem już w Gdyni co weekend po prostu jeździłem. Obózka, szusz... czwarta rano. Tak jest, dokładnie. Strzewa, pociąg i cały dzień, cały weekend w Gdyni tak naprawdę spędzałem na próbach w Teatrze Muzycznym, a potem w Teatrze Komedii Waldal tak się nazywa ten teatr. No i tam już popłynąłem. W sensie tam już, już wiedziałem, że to jest to, co chcę robić. Już wiedziałem, że to jest historia dla mnie. Jeszcze łączenie muzyki, bo kocham muzykę, więc łączenie muzyki z aktorstwem to było coś genialnego. No i. Już po, I potem to się wydarzyło. Mam wrażenie, że to był tydzień. Mhm. Poszedłem do teatru. E, zakochałem się w teatrze, były egzaminy do szkoły teatralnej, skończyłem szkołę teatralną i jestem tutaj. Nie? Jakby, to było, byłem tak pewny tego, że, że to jest to, co chcę robić. I, i co? No i to taka. Taka krótka historia mojego życia, nie, że, że to się wydarzyło właśnie. Słuchaj, wspomniałeś o pociągu, absolutne arcydzieło polskiego kina w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, niesamowita obsada. Jak tak sobie patrzysz na stare polskie kino mhm. z muzyką Krzysztofa Komedy, z Lonem Niemczykiem, no. Lucyną Winnicką i patrzysz na nowe polskie kino, to myślisz sobie kurczę, moglibyśmy to albo owo wziąć sobie z tego starego kina i czerpać z tradycji. To masz, prawda. Masz takie coś? Mam takie coś. To znaczy strasznie ten świat się mhm. zmienił. Kiedyś można było tworzyć y, wielkomilionowe, y, znaczy tam. Wiel, w każdym razie, jak na tamte czasy, to były duże budżety i można było tworzyć piękne filmy, na które się miało ochotę. Dzisiaj mam wrażenie, że przez to, że mamy streaming, przez to, że y, dostęp do filmów amerykańskich jest tak, które proponują ci, no kino, jeśli chodzi o rozrywkę, no niestety nieporównywalne, co nie, to, jest, to są zupełnie inne pieniądze, to, to, to jakoś to wszystko tak. Że my próbujemy trochę, że odeszliśmy w ogóle, mam wrażenie, od takiego, od tej wrażli polskiej wrażliwości, że rzeczywiście ten był ten złoty okres polskiego kina, mm -hmm. kiedy, kiedy te filmy były, no w sensie, nie wiem, Martin, ma, wydaje się, że Martin Scorsese powiedział, że Popiół i y Diament to jest jeden z najlepszych filmów w życiu, jaki widział. Tak, zrobił chyba zresztą nawet tak. taką specjalną listę. I, I tam był Popiół i Diament, przepraszam. Tak mi się wydaje, więc... Masz no, jeszcze wodę? Masz. Mam, mam. <śmiech> <śmiech> więc, no, brakuje mi czegoś takiego. To znaczy, to są filmy, w których ja pływałem. Pamiętam, jak zobaczyłem nawet teatr telewizji mhm. Tango Mrożka, tą, gdzie Piotr Adamczyk grał y, Artura, y, była Danuta Szaflarska, Zapasiewicz, y, Michnikost. Dobrze myślę? Mi, mi, nie. Wiesław Michnikowski? Właśnie nie pamiętam, czy Poczekaj, on, czy... zaraz no, w każdym no. razie y, y, Stomila grał na pewno Zapasiewicz, mhm. na pewno Artura grał y, Adamczyk. I wiesz, dla mnie... Ja miałem 17 lat, 16 jak to mhm. oglądałem. To, to jest tam z 98 roku, tak mi się wydaje, to tango. I to nie widzisz tam, tam, tam. Ja widziałem kamerę, w sensie była kamera, jedna ustawiona i druga, bo, na, bo to oni grali na raz. Mhm. Czerwone, czerwoną lampkę widziałem, jakby to było bardzo takie prowizoryczne ustawienie tych kamer. A ja wchodziłem w tę historię, no jak wiesz, byłem zachwycony tym. A, a, nie, a nie jestem jakimś wysublimowanym widzem, w sensie. Jakby nie, jakby... w ogóle mam 16 lat, oglądam sobie teatr telewizji Mrożkach. Każdy no. 16 latek po prostu robić. No, ale to, to robić. nie jest tak, że ja to oglądałem regularnie, jakieś teatry telewizji, tylko mi to wpadło, wiesz, a usiadłem i po prostu wow, brakuje mi czegoś takiego, brakuje mi. po prostu w Polsce się mega dużo robi tak naprawdę filmów. Tylko co drugi film jest mega średni. Tak uważam. Może to jest po prostu też właśnie kwestia czasu, że kiedyś e, filmowcy z racji tego, że no, to był komunizm, okay, ale były no jakby tak. pieniądze, był czas. E, pamiętam, że jak kręcili noce i dni, to potrafili na przykład... Trzy, czwarte dnia spędzić i czekać na idealne światło. Mm -hmm. Żeby idealnie dało się zarejestrować te, ani nie inno, No kto by dzisiaj w polskim kinie mógł sobie pozwolić na coś no takiego? Nie, nie ma szans. Nie ma. Czas, czas, czas. E, sprawdziłem tango, wszystko się zgadza. to Szaflarska, Wiesław Michnikowskiego, Eugeniusz, też Marta Lipińska, Eleonora, o, Zbigniew właśnie. Zapasiewicz, Stomil, Krzysztof Kowalewski, Edek, Ewa Gabryluk, Ola i Piotr Adamczyk, Artur. No pamięć mm. doskonała. E, a to dobrze, bo miałem jeszcze pytanie a propos właśnie zakochanego bez pamięci. Mm -hmm. Pamięć. Plus ciało to są dwa najważniejsze narzędzia każdego aktora i tak jest. aktorki. Dbasz o to, żeby był jak w najlepszym stanie? I masz czasem lęki pod tytułem Boże: a co się stanie, jeżeli głowa zacznie szwankować? Moje najważniejsze narzędzia aktorskie. To jest tak, że powiedziałbym, że najważniejszym jednak narzędziem aktora jest wrażliwość. Mhm. To szeroko pojęte. Trudno mi jest to określić w słowo. Chodzi mi o. Umysł, rzeczywiście, tą pamięć, ale bo jakbyśmy oparli tylko i wyłącznie to na pamięci takiej, jak pamiętasz, że uczysz się na papugę taką, że po prostu powtarzać, no to w życiu bym nie zapamiętał tekstu. To jest taka pamięć emocjonalna jednak Aha. w tym wszystkim. Czyli odczuwam coś, kiedy właśnie ta wrażliwość się pojawia, czytając tekst. Myślisz sobie, ok, to sprawia, że się czuję tak, to sprawia, że się czuję tak. I te tematy, te emocjonalne tematy są ważne. Mhm. To znaczy, sam tekst, jeśli, właśnie, jeśli ja jestem pewny tego, co ja mam y, zagrać, co ja mam przekazać, jak, jak, jaką informację, to absolutnie nie boję się tego, że zapomnę tekstu. Bo nawet mhm. jeśli nie powiem litera w literę, to dokładnie będę wiedział, co chcę przekazać. A gorzej się robi właśnie wtedy, mhm. kiedy nie do końca jeszcze jesteś przekonany. To się częściej mi zdarza w teatrze, właśnie. Czyli próby, re reżyser, y, gdzieś tam szukamy. I nagle jest scena, i ty masz, co, co, co ja chcę, nie? Co ja chcę, co, ja, co ja chcę załatwić na tej scenie? I wtedy mam, miałem takie sytuacje w swoim życiu, że miałem blackout na scenie w ogóle. E, chyba taki najgorszy, szybka dygresja, no. że najgorszy blackout, jaki miałem, to w teatrze Polonia gram taki spektakl Boże Mój. Uh -huh. Ja to mam malutką rolę, ale bardzo fajną, bo gram y, chłopca do, dotkniętego autyzmem. Uh -huh. Nie mam tekstu tam w ogóle, ale gram na klarnecie, bo ja jestem właśnie po szkole muzycznej i, i gram tam na klarnecie. I kurczę, jednak ten klarnet do końca życia mi się kojarzy. To jest ta a propos tych traum, które mamy w swoim <grym życiu, <grym nie? Jakby ja pamiętam, jak stałem w szkole muzycznej, mam egzamin, i muszę zapamiętać nutka po nutce i zagrać tam ETUDE, żeby dostać ocenę. No to ja byłem najgorszy w to. I bardzo gdzieś tam rzeczywiście, kiedy była premiera tego spektaklu i tak dalej, no to się bardzo przełożyłem i, i dużo ćwiczyłem na tym klarnecie, no więc poszło gładko. No ale gramy to już cztery lata, ten, ten, ten tytuł. No i umówmy się, klarnet nie jest moim pierwszym, y, pierwszym wyborem w czasie wolnym. No więc czasem się zdarza tak, że trochę mniej ćwiczę na tym klarnecie. I stoi, ale no, z drugiej strony to jest taka melodia, którą pamiętam, no bo graliśmy ten spektakl ze 100 razy już. I po tym setnym razie po prostu mam coś takiego, że stoję na scenie, jest jakby zaraz jest przerwa. Nie wiem, co gram. I po prostu... A jeszcze aktor jeden, który gra Boga, Krzysztof Pluskota, tańczy do tej muzyki, więc on tańczy. Do, jest głucho. Ja stoję i wiesz, mam taki kompletny blackout, no po prostu zacząłem grać motyw z Władcy Pierścieni, bo to <gry> No, więc a propos tej pamięci, nie, że właśnie kiedy po prostu próbujesz tylko sobie przypomnieć ruchy i tekst, no to mm -hmm. jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że, że po prostu to ci to ci nie wyjdzie. Musisz wiedzieć, co ty chcesz załatwić na scenie i wtedy możesz gadać, gadać, gadać i gadać. A, a poza tym pamięć to jest mięsień. To mhm. jest inna sprawa. Czyli przez to, że my się uczymy tyle tych tekstów, to coraz szybciej i łatwiej wchodzą one. Ja na przykład, kiedy jestem na planie, załóżmy, jakiegoś serialu, gdzie, mm, gdzie tych scen jest o wiele więcej mhm. na dzień, no to trudno jest mi nauczyć się wszystkich scen na pamięć na zasadzie, żeby pamiętać słowo w słowo. To jest na zasadzie przed sceną, dokładnie wiem o co chodzi w scenie i oczywiście jesteśmy po rozmowach z reżyserem i reżyserii, tylko patrzę w tekst i gram. I jakby to jest taki jak RAM. To nie jest twardy dysk, to jest RAM, nie? Że to jest na zasadzie, na tę na godzinę jestem w stanie ogarnąć Pamięcię ten tekst. Czasowa. Tak. Czyli taką masz trochę naturę no bardziej. To też jest bardzo ciekawy aspekt tej pracy. Uważam, że każdy, że to to Czechów, to nie ja uważam, to Czechów <laughs> uważam, nie? Że, bo jest taka bardzo dobra książka, a propos aktorstwa, która ma tytuł, nie pamiętam jaki teraz. Technika aktora? Tak, ci mhm. się wydaje? Teraz tak, tak? Ja coś wygooglamy. Tak, tak. No, zaraz, zaraz, przepraszam. Kerion, a ja w tym w czasie tak, będę tak, sprawdzał. Każdym, <laughs> tak, dobra. W każdym razie książka opowiada o właśnie o tym, Czechów pisze o. O aktorze mhm. co różni aktora dobrego od złego aktora. Co różni? Przede wszystkim to, że dobry aktor potrafi improwizować. Jest gotowy na, na to, by co chwilę, rea żeby reagować na partnera, nie? Bo właśnie są aktorzy, którzy potrafią się tylko i wyłącznie wyuczyć roli i zagrać. Mhm. A, a chodzi o to, żeby właśnie jazzować. Żeby, żeby mieć ten temat i moim zdaniem, że po prostu być swobodnym, a nawet może trochę półprywatnie być na scenie. Mhm. To już jest może. Y Zbyt odważne, co mówię, ale to jest już moja opinia, uh -huh. że najlepsi aktorzy to są tacy aktorzy, którzy... No jak Cybulski właśnie, który nieważne w jakich czasach jest, nieważne co... No jak w Popiele i Diamencie, przecież on był ubrany współcześnie, uh -huh. to było genialne. On był... Kurtka z Demobilu. Tak, wiesz, i okulary przeciwsłoneczne w filmie cały czas. Co, co drugi mam wrażenie, on gra w okularach nie tych swoich. I, i to, to jest genialne. To jest trochę, to jest trochę właśnie dla mnie taki Brad Pitt, który jest tak swobodny, swoboda, to jest to słowo, którego mm -hmm. jest tak swobodny w tym, co robi, że ty masz wrażenie, że ty odczuwasz przyjemność z tego, że on gra, ale on też odczuwa, że widzisz, że on czuje się swobodny i dobrze w tym, że jest przed tobą. I moim zdaniem, na tym polega w ogóle to aktorstwo. To, 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 to że oni nieważne, kto by tam wszedł, on byłby w stanie na niego zareagować. I to jest to. Ten aktor improwizujący, swobodny, to jest aktor, który moim zdaniem jest najlepszym aktorem. Mm -hmm. Chociaż, na przykład, to jest z kolei moja obserwacja taka, jak patrzę na aktorów młodszego pokolenia, patrzę na aktorów starszego, nie wiem, 40, 50 i tak dalej, to ci starsi, szczerze mówiąc, nie lub coraz mniej lubią, coraz mniej lubią. Improwizować. Brian Cox na przykład powiedział coś takiego, że, że on po prostu chce dostać scenariusz, chce się nauczyć tekstu i chce najlepiej go zagrać jak tylko umie. on już nie potrzebuje i nie chce improwizować. Też masz takie poczucie być może, że jakby różnicy pokoleń, że ci starsi trzymają się tekstu, a młodsi lubią właśnie sobie gdzieś tam wnieść coś od siebie i, i dodać i zmienić? No, na pewno jest coś takiego, że z czasem pracy, szczególnie na planie, na początku masz wrażenie, że wszystko wiesz lepiej. To znaczy, no bo właśnie ja oglądałem tutaj Rękę Boga, czy coś tam, nie? i mam taki pomysł. I, i ty w ogóle nie, nie masz pojęcia, że to, co sobie wyobrażasz, będzie miał zupełnie inny obraz w ekranie. I, i rzeczywiście, ja kiedyś przychodziłem na, na, do pracy, to wszystko pokreślone, nie wszystko pokreślone. Ale potem zaczynasz sobie zdawać sprawę, że ktoś rzeczywiście nad tym siedział, myślał, ktoś kto wie, jak to zrobić. I w, w, dlacz, pewnie w, miał jakiś cel mhm. ku temu, by zostawić ten, ten i tekst na przykład, albo żeby ten tekst tak i tak brzmiał. Jest to moim zdaniem po prostu coś, czy, czego się dowiadujemy z wiekiem, będąc na planie. I tak samo jest z, z dramatami mhm. antycznymi, jakimi, że ludzie teraz wszystko skracają i tak dalej. A ja myślę, że powinno się właśnie zacząć od tego, bo to jest tak jak właśnie z jazzmenami, mhm. moim zdaniem, no, albo z, yy, z malarzami. No, musisz się nauczyć malować klasycznie, żeby potem narysować kwadrat w trójkącie, nie? I żeby to była sztuka. Tak, 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 tak ja uważam. Dlatego, mm, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o tę różnicę pokoleniową, to ja myślę, że to jest bardziej chodzi o to, że z wiekiem aktor nabiera więcej szacunku do tekstu. Mhm. To po pierwsze. Ale po drugie, na pewno jest coś takiego, że kiedyś ludzie więcej czasu spędzali na pisaniu tekstów. Ja dostaję mnóstwo teraz takich jakichś. Yy, właśnie scenek na castingi czy coś gdzieś idę, gdzie no widzisz, że to po prostu jest pisane na szybko i jest nienaturalne. I mhm. dzisiaj chyba z tą improwizacją, ale to nie jest do końca improwizacja, chodzi o to, żeby sobie ułożyć tekst w buzi, żeby on brzmiał naturalnie, mhm. żeby on w ogóle brzmiał jak, jak że, że ktoś to mówi. <laughs> wiesz, o to mi chodzi, nie, że, 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 że to mi się zdarza cały czas, że mówię, wiesz, może bym zmienił zdania, może bym powiedział to w jakiś sposób inaczej, ale gdzieś zachował te, 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 te intencje. Dobra, wracamy do listy Twoich tak. ulubionych filmów. A na niej film, o którym ostatnio mówiła Twoja koleżanka z planu Marzec 68, Vaneska? Vanessa Aleksander. Tak, powiedziała, że to jest dla niej film 10 na 10, ale nigdy w życiu. No, bo nie, to za mocne. Ale kilka razy już próbowała do niego podejść i się boi wracać, bo to było dla niej tak mocne doświadczenie. A, e, najgorszy człowiek na świecie. A! No tak, bo to jest o z wszystkich filmów. No właśnie! no To, to jest tak. Mówi się o tym, że to jest taki film pokoleniowy. No, to jest film bardzo pokoleniowy. To jest, y, wiesz, to, to jest rzeczywiście film, gdzie ja też. W ogóle byłem sam w domu, pamiętam, kiedy oglądałem ten film. I jakoś mi było tak smutno pod tym sam w domu. Tak. I, i wiesz, i. No Trier w ogóle też kolejny reżyser, który zrobił multum dobrych filmów, ale uważam, że to jest jego takie opus magnum, tak, bo, bo ten film jest bardzo w jego stylu, a z drugiej strony e, ma, ma w sobie jakąś taką, no że to jest film jednak blockbusterowy. Wiesz o co chodzi, że dla, dla każdego, że jakby ktoś mnie zapytał skandynawskie kino, co mam obejrzeć, to bym nie powiedział Lars von Trier, tylko bym powiedział Joachim Trier, tak? I, i najgorszy człowiek na świecie, bo to jest, to jest film, który no Ciężko mi jest o nim mówić, bo rzeczywiście to jest tak, że to jest dosyć takie, no, że on ci pokazuje, jak, jak, jakim, jakim jesteś człowiekiem, trochę. Nie zobacz, Spójrz w lustro i zobacz, że. Ten tytuł w ogóle, który sugeruje, jakim jesteś człowiekiem, nie. Bo gdzieś te sytuacje, które boh nasza bohaterka przeżywa, no wszyscy z nas gdzieś mamy jakieś takie, myślę, doświadczenia w swoim życiu, szczególnie jeśli jesteśmy wrażliwymi ludźmi w tej miejskiej dżungli, gdzie no. Co chwilę mamy do, do czynienia z takimi sytuacjami, po prostu, co chwilę musisz dokonać wyboru, i zastanawiasz się, czy dokonałeś dobrego wyboru, czy złego wyboru i czy to, co zrobiłeś, jest yy, szlachetne, czy właśnie może beznadziejne, i kogoś ranisz tym, co robisz. Wiesz, no, on to, on to super opowiedział. To, lubimy tę bohaterkę, z drugiej strony jej nie lubimy w ogóle, co ona robi. No, no dobra, próbuje tak, jakoś próbuje się ogarnąć w tym życiu, no ale nie bardzo jej wychodzi. No. Miałem pytanie, miałem pytanie, miałem pytanie. A, właśnie, już wszystko wiem. Ten film mówi też trochę o tym, że współczesne pokolenie ma bardzo, bardzo dużo możliwości życiowych. Że na przykład pokolenie ich rodziców miały tych tak, możliwości znacznie mniej i dlatego łatwiej im było wybrać, co będą w życiu robić, a ta mnogość nagle sprawia, że jesteśmy trochę i przebodźcowani, Dokładnie i to jest pogubieni w życiu. Że po prostu my jesteśmy totalnie przebodźcowani, że. To jest dokładnie, jakby moi rodzice mieli zupełnie inną perspektywę, tak? I my nagle dojrzewamy i myślimy sobie, okej, okay, moi rodzice w moim wieku to już mieli dzieci, dom, coś tam, a ja cały czas latam po imprezach, coś tam. Wiesz, jakby to jest to, jest to no i, 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 to, i ta, ta fala możliwości. Że my możemy być, w, jeszcze mamy szansę żyć tymi marzeniami, że mamy jeszcze szansę marzyć o tym Hollywoodzie, nie? że jeszcze Aha. może, mam szansę, jeszcze jeszcze mam 25 <laughs> lat, to jeszcze wszystko jest możliwe. No i przez to właśnie i szukasz tych bodźców, szukasz tych bodźców, nie, nie jesteś w stanie się uspokoić. Yy, no więc tak, dla mnie, dla mnie to, to dokładnie o tym jest ten film. To jest cały czas tak, że jednak e, każde kolejne pokolenie, aktorów marzy o tym Hollywoodzie, bo ja mam wrażenie, że ten Hollywood się coraz bardziej zbliża do Polski. Ostatnio zrobiono jakieś takie zestawienie, Ostatnie lat, w ostatnich latach to Polska była krajem, filmy, które filmy były najczęściej nominowane no. do Oscara. No tak, nie Polacy są w akademii filmowej, Polacy coraz częściej w, 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 grają w zagranicznych produkcjach dzięki Netflixowi. Polskie produkcje są dostępne na całym świecie. Na przykład Znachor, który debiutuje no chyba na drugim miejscu w ogóle w rankingu. Tak, tak. Filmów międzynarodowych, ale ten Hollywood cały czas gdzieś tam chyba jest. Eryk Kulm, z tym ostatnio mhm. miałem okazję znać, też powiedział, że jego marzenie to jest zagrać w Hollywood. I I tak. No moim też. No <noise> więc o co chodzi z tym Hollywoodem? Czemu jakby cały czas tak bardzo? Wiesz, Ciągle. wiesz co? Bo to znaczy to jest jedno, jedno z marzeń. Marzy mi się, bo to, to też dotykamy tych filmów gangsterskich, tych takich blockbusterowych, które też są na tej liście, nie? że marzy mi się zagrać w takim filmie, w takim, żeby się po prostu kompletnie oddać filmowi, żeby po prostu żyć tym filmem, żeby to było jedynym moje zmartwienie i, i zrobić to właśnie z nachor, Mm -hmm. Był takim mikrohollywoodem dla mnie, że ja tam po prostu wchodziłem i nie było czegoś takiego, no, no to nie mamy kasy, wiesz, no tutaj generalnie musisz coś tym... Jakby, bo, bo to takie są nasze realia, mm -hmm. tak? Jakby to jest, jakby ja nie narzekam na to, cieszę się, jestem super wdzięczny, że w ogóle jestem częścią y, całej tej społeczności, e, społeczności filmowej. filmowej, dokładnie. Ale, ale marzy się po prostu, no, to, pamiętam jak byłem mały właśnie i mm -hmm. pierwszy raz szedłem do teatru muzycznego w Gdyni y, w kulisy. I tam zobaczyłem scenografie różne z Gris, z Sinbada z, z Żeglarza i po prostu to było, to było takie wow, że mam, po prostu jestem w innym świecie zupełnie. I potem bardzo długo nie miałem tego uczucia, bo na planach filmowych jednak to zawsze było gdzieś tam, a tu coś niedociągnięte i tak dalej, to tak trzeba było załatwić, a ten Hollywood kojarzy się z takim miejscem, gdzie... Po prostu jesteś w epicentrum tworzenia filmów. Najwięksi filmowcy tacy, którzy robili te filmy, które ty oglądałeś jako dzieciak, właśnie działali tam, więc no jasne, że mi się marzy. Marzy mi się mhm. zagranie w takim filmie. Polatanie trochę na nie? No, na przykład na nawet, no, wiesz, ale to jest super. Zrobienie filmu jasne. o superbohaterze czy, czy, no nie wiem, seria Indiana Jones, no to po prostu są jakieś, to są genialne rzeczy, genialne. No dobrze, to porozmawiamy w takim razie o tych wielkich hollywoodzkich produkcjach, bo tych też jest trochę na twojej liście, która jest bardzo, ale to bardzo różnorodna. Ale na przykład między innymi Baby Driver. No tak, aczkolwiek, aczkolwiek z Baby Driver jest tak, że akurat Baby Driver, Baby Driver już jest takie mocno hollywoodzkie, mhm. ale specjalnie wybrałem ten film Edgara Wrighta, no bo za tym reżyserem stoi Hot Fuzz, y, Scott Pilgrim, Świat, y, Wysyp, żywych, wysyp trupów. żywych Trupów. No dokładnie, to są filmy. Jeszcze jest ten The World's End, tak. jeden z moich Cała ulubionych. Tak. Super. Chodzi o to, że to są tak abstrakcyjne filmy. Yy, I też gościu, no jestem wielkim jego fanem, bo też połączył swój styl, mhm. bo Baby, Baby Driver jest rzeczywiście hollywoodzkim filmem, a z drugiej strony jest filmem, bardzo charakterystycznym, wiesz, tak. ta muzyka, jaką gra rolę w tym filmie, no bo to też jest kolejny, są te traki filmowe, to jest moja oddzielna pasja, i nie wiem, czy to jest prawda, ale słyszałem, że on na początku stworzył y, ścieżkę dźwiękową tak. do tego filmu i dopiero potem po to napisał scenariusz. Bardzo możliwe. No w zasadzie wszystkie sceny tam są zbudowane no. wokół piosenek, tak, rytmu. No, no weź, to jest genialne. To jest, jak, jak zobaczyłem ten musical film, tylko bez śpiewania. Tak, w zasadzie, tak. Wiesz, to i, to, i to jest tak dobre. To jest y, i to jest smaczne, i, i, to, i to się każdy może to obejrzeć. A z drugiej strony jest napięcie. Wszystko jest w tym filmie też dobrze wyreżyserowane. Jakby wiadomo, on nie porusza cię w, do, w takich głębi gdzieś tam, jak Almodowar, czy właśnie mm -hmm. najgorszy człowiek na świecie, czy Ręka Boga. To jest inne kino. Ale to jest kino tak przyjemne, tak dobre, że takiego kina też potrzebujemy, po prostu. I no ja. Z ręki zagrałbym w jednym filmie Edgara Wrighta, jakby co jakbyś to oglądał, nie, Edgar? To. Słuchaj, wszystko przed tobą. Chociaż on ma wrażenie taki reżyser, który. Ostatnio dużo czasu potrzebuje na zrobienie kolejnego filmu. A, no tak. Między Baby Driverem, a na przykład Ostatnią nocą w Soho, to chyba minęły, nie wiem, ze cztery lata, czy coś takiego. Czeka, ja nawet nie widziałem tego jego ostatniego Dobry filmu. Dobry film. Dobry film? Horror. I też jakby muzyka gra tam bardzo, ale to bardzo dużą rolę. I to jest absolutnie osobny głos, nie? To nie jest rzemieślnik. Okay. Pewnie dlatego nie był w stanie nakręcić filmu dla Marvela, bo miał robić przecież ant ale się nie dogadał w końcu z Kevinem Fagin, bo jest jednak zbyt osobny, zbyt charakterystyczny. I zbyt no tak. wiele chciałby w systemie producenckim. Ale dobrze, no. no. Jeszcze a propos no. Baby Driver, mogę powiedzieć, że to jest też. Yy, mamy to wszyscy. Mm -hmm. Że czasem oglądamy taki film i myślimy sobie, ja bym chciał to robić. I ja po Baby, drive baby Driver miałem ciężko jeździć dla gangsterów. Ja chcę mieć Subaru WRX czerwone. Musi być czerwone. Po prostu. To jest. Też kocham takie filmy, które tak przedstawiają ci y, historię, że ty po prostu nie widzisz innej opcji, tylko żeby to robić. Ukochane też. są traki. Ukochane są traki. O, dobre. No, Władca wad, pierścieni. Top jeden. W sensie to jest proste. Mm -hmm. <laughs> kocham Howard Shore, który y, właściwie. On chyba napisał też do Seven muzykę, tak mi się wydaje. Bardzo no to możliwe. To twórca, który dużo tworzył. Tak, ale no. I tworzy. Po, po prostu ten film. I ten soundtrack to jest, to jest dźwięk mojego dzieciństwa, to jest dźwięk, to jest, Ja zasypiałem przed tym soundtracku. Miałem normalnie CD, albumy, wszystkie trzy części i przed spaniem zawsze siedziałem i. I Więc... Enia. Ale... Tak, no, Enia, Emiliana Torini i na końcu Annie Lennox into the West. Do dzisiaj mam problem, nie mogę za bardzo słuchać tej piosenki, bo po prostu płaczę. To jest dla mnie tak, taki ładunek emocjonalny, bo to już jest oczywiście z, z moim życiem połączone, że to po no. prostu mi się kojarzy z jakimś okresem czasu, więc na pewno na pewno Władca Pierścieni. Bardzo kiedyś, jak byłem młodszy, y, lubiłem Hansa Zimmera mhm. y, i bardzo lubiłem na przykład muzykę Sherlocka Holmesa. Guy Ritchie też jest na tej y, w ogóle... Y, Przekręt, snatch. No, najlepszy jego film, ale to... No. <grym> no, to jest w ogóle, to jest... Y, przepraszam, no dobra, szybka dygresja, może powiedzieć. Guy Ritchie i snatch to jest to jest, to jest taki film, to jest ta, ten poziom tego cygaństwa w tym filmie, nie wiem jak to nazwać, wiesz, tego takiego, że po prostu tego kombinatorstwa, no właśnie Brad Pitt w roli tego boksera Mickey, no to jest moje, dobra, to jest największe marzenie. Taki film zrobić, tego typu, to jest, nie ma, nie ma większego. Mhm. Ale dobra. Znacz e... też ma super soundtrack. Tak, no właśnie, ja e, w ogóle... Jeżeli chodzi o piosenki, filma no. Gary'ciego, to zawsze jest e, cymes. Cymes, to prawda, to prawda, więc y, Howard Shore, John Williams, wiadomo. I, I tak naprawdę. ale właśnie, a Hans Zimmer, chciałem powiedzieć o Hansie, o Hansie Zimmerze, że te początki jego były świetne, potem mam wrażenie, że wszystko jest trochę na koby to przepraszam, jeśli kogoś tutaj ten y, demaskuję de de albo obrażam. To jest mój gust, mówię o gustach. A w podobno się nie dyskutuje, ale no ja tak z tym Hansem mam na koniec. Gladiator, no to jest Liza Gerard Kendens, prawda? Tam tak. no z muzę zrobili. I szczególnie właśnie ten utwór najbardziej, najbardziej popularny, kiedy był przez... Free. Na Wair Free, właśnie dokładnie. No to jest bardzo, dobra, bardzo dobry utwór. A bardzo lubię Aha. muzykę z animacji, jak wytresować smoka. Mhm. Jason Newton, Newton Howard to chyba James zrobił? Newton Howard. James, mhm. James Newton Howard to zrobił. Uważam, że to jest też to jest jeden z soundtracków, który mam na, na ripicie, tak zwanym. Ale yy, takim jeszcze top-top mhm. to jest muzyka właśnie z filmu Miasto Gniewu Crash z 2004 roku. Mark Isham zrobił tam muzykę i to też się kojarzy mi w związku z tym, że ten film to jest jeden z takich filmów też bardzo bliskich memu sercu, bo tam jest, kiedy się wszystko już rozwiązuje, cała ta sytuacja, może bez spoilerów, nie wiem, ktoś nie oglądał, więc po prostu powiem, że no tam jest ten jeden utwór, jakby wieńczący wszystko mm -hmm. i ten dwa z 7 minut. To jest jeden z moich ukochanych utworów filmowych w ogóle. Mm, tak. No i Batman. O! W ogóle, Który? Zastanawiałem się właśnie, czy, czy... bo myślę sobie, dobra, jakby Nolana nie dałem żadnego. Nie, jakby lubię, no, nie, dałem, nie dałem Nolana i nie dałem Kopoli Francisa i w sumie Sofii też był kochany, między słowami, film. A, dobra, nieważne. Eee, dobrze, nią? dobrze, słuchaj, to jest podcast, można uciekać cały tak, czas. Tak, po prostu wiesz, bo zadajesz takie pytanie, że ja odlatuję, bo kocham muzykę filmową i mogłem o tym gadać godzinami. Mm, już zgubiłem wątek, a Batman, że tam po prostu. Mm, Nolanowski Batman, pierwszy, mm -hmm. no to jest jeden też. Nie ma lepszego filmu o superbohaterach. To jest, uważam, arcydzieło i muzyka gra tam. Ogromną rolę. Ogromną rolę. Właśnie to też tam Hans Zimmer, ale też moim zdaniem z, z Newtonem. nie? Na spółkę robili tam. I, i, to, I po prostu te utwory, które tak naprawdę polegają na, na tych takich sekwencjach, które są powtarzane. No, czy do biegania, czy wiesz, do, do tak zwanej wczutki przed sceną. No to puf, genialne w ogóle, genialne. No tak, no, to jest niesamowite właśnie, że chyba to, co wprowadził Hans Zimmer w muzykę filmową, to to, że nie tyle ma ona ilustrować to, co dzieje się na ekranie, co intensyfikować tak. znażenia. I tam jest taka słynna historia, że on podobno, jak miał skomponować motyw muzyczny dla Jokera w Mrocznym Rycerzu, to wziął żyletkę i zaczął nią no chyba tak. po tam. i tam jest taki. Mhm. Normalnie, to tego słuchać, jest bardzo trudno, ale myślę, że właśnie, żeby wczuć się w jakąś scenę. No tak. I jakby do tego momentu, kiedy pojawia się tam Joker, to to po prostu brzmi idealnie. Tak, tak. Nie? To jest jakby ten poziom, kiedy on raz na jakiś mhm. czas rzeczywiście wpada na genialny pomysł, a nie jedzie z fabryki taśmowo no tak. ścieżka dźwiękowa, po ścieżce dźwiękowej. A skoro sobie rozmawiamy o muzyce, to jest też polski film na liście, który z kolei dla mnie był takim, o, jednym z ukochanych polskich filmów w ostatnich lat. Ja mam to samo. no. Piosenki o miłości. To jest, bo od razu o tym pomyślałem, kiedy rozmawialiśmy o filmach, że polskie filmy i tak dalej, że fajnie byłoby wrócić. No to pan Habowski zrobił film taki, że no. No to jest to kino, to jest polskie kino. To jest kino dla mnie, jakby, jakby miał powiedzieć reżysera, polskiego reżysera, że błagam, weź mnie, zrobię wszystko. To, to on. w sensie po tym filmie miałem coś takiego, że no. No ciężko było mi w ogóle wrócić do domu. Pamiętam, że płakałem jeszcze w łóżku, jak zasypiałem. Wiesz, dla mnie to, mi, to mnie wmurowało kompletnie. I, I ta historia mega prosta, a jednak tak wrażliwa. I te piosenki, które odgrywały ogromną rolę w tym filmie. I, i Kamil Holdenkryszak, który napisał muzykę do tego filmu. No, to tam, tam wszystko się zgadza. I zagrane jest to delikatnie, i nie jest to w ogóle super. Jest połączenie doświadczenia, bo jest Tomek Włosok, który jest super aktorem. Z. No, sorry, a, z amatorem, nie jestem na święc, która nie to jest, to jest aktorką, mix. tylko jest y, piosenkarką. No to, jest, to jest film bardzo, bardzo dla mnie ważny. Jak Vanessa powiedziała, że bałaby się obejrzeć najgorszego człowieka na świecie jeszcze raz, to ja pewnie bym bał się obejrzeć ten Ta. film. No. Widzisz, ja na przykład po tego filmu, to miałem wrażenie, kurde, jeszcze raz tego obejrzeć. A to się naprawdę rzadko zdarza. Powiem Rozumiem. ci, że w moim przypadku to będzie teraz mój ulubiony film. To, ja ostatnio tak z polskim filmem miałem, jak obejrzałem wszystko, co kocham Jacka Borcucha w 2010 o, chyba roku, ale ok. to była chemia, nie? W sensie nawiązuje się relacja mhm. między widzem. Tak, to jest, bo to jest takie pokoleniowe, mam wrażenie po prostu, że to jest film o mnie też trochę, te piosenki o miłości. Albo. O! Właściwie też taki ciekawy tytuł, już myślę, że trochę... No bo to, nie wiem, który to był rok, ale Wszystkie nieprzespane noce. Też Dwa, jest taki... No, 2017, 2018, coś, coś takiego, takiego no. nie? No to to był taki pierwszy film polski dla mnie, gdzie ja go obejrzałem i to był film o mnie. Myślę sobie, o kurczę, nie? Że jakby jest muzyka na przykład o mnie, tak... Wiadomo, w szeroko jakby to nie jest to tak... ty jesteś taki niespokojny duch, powiedziałbym. <laughs> wnioskując po no, ale to chodzi o, o, zęgach, o miłości i Wszystkich nieprzespanych nocach. A no, może tak. Wydaje mi się, że wszyscy z nas mają, mieli ten okres taki imprezowy, wiesz, jakiś taki odkrywania tej dorosłości, wchodzenia w tę dorosłość. Chodzi mi też o to, że na przykład, właśnie tam były użyte piosenki w Wszystkich Nieprzespanych Nocach, które jako ja, na zasadzie ja ich słuchałem jako, jako Ignacy. Czyli. Karibu na przykład. Karibu, właśnie, kiedy to właśnie Właściu, co, nie? No, i Walczyciel. Ta, ta scena to jest w ogóle, no właśnie, pokoleniowa scena. no. Słuchaj, jak powiedział Ksawery Żuławski kiedyś, każdy z nas właśnie musi mieć w swoim życiu okres, kiedy się trochę zniszczy A. po to, żeby <laughs> mieć się od czego odbić. Ja, I żeby już nie, żeby nie, nie auto mieć odbić. autodestrukcyjnych e, skłonności. A u ciebie już ten okres się skończył, czy jeszcze, jeszcze trwa? Hmm. Ja jestem zaręczony. No to się. już jestem <coughs> starym dziadem. Nie, nie. E, myślę sobie, że. To gratulacje. Dziękuję. E, że to jest tak, że. Hmm. Trochę, trochę mi się wydaje, że my, ludzie, którzy pracują ze swoimi emocjami, tak, ciężko mi się nazywać jeszcze aktorem. To jest jakieś takie dla Dlaczego? mnie. Dlaczego? No bo to jest bo jakieś... ty, ty już masz dosyć bogate CV, A jeszcze pracy magisterskiej nie napisał. <grym> Widzieliście go? <grym> <grym> Wiesz, to jest dla mnie jakieś takie sakrum, no, że jednak ja sobie myślę o tych aktorach. I, ale może to jest, ale to może jest jakaś taka y, głupi, może to jest głupie z mojej strony po prostu, że, ale po prostu ciężko mi wypluć to, nie, że Ignacy Liz jest jestem aktorem, nie, że jakby mu nazywam cały czas się, no, że ja pracuję z emocjami, <grym> jakoś tak dookoła, nie, ale dobra, może to jest moment, żeby to właśnie powiedzieć, tak, że jako aktorzy, my jako aktorzy hmm, pracujemy z emocjami, więc cały czas się rozwalamy gdzieś tam i ten profesjonalizm oczywiście polega na tym, żeby ta postać, żeby tą postać oddzielić potem yy, od siebie, ale to jest eksploatacja. To nie jest tak, że, 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 że ty się nie męczysz, że to ci nic nie kosztuje. To, to kosztuje, zawsze to kosztuje i, i po prostu przez to my jesteśmy tacy, tacy rozetrgani. No. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne, możliwe pewnie, ale bardzo trudne, by osiągnąć taką stabilizację emocjonalną i brać udział co chwilę w filmach. Bo to jest co chwilę jakiś bodziec. Jednak. Co chwilę właśnie o nie co chwilę inny bodź, co chwilę jakieś po prostu doświadczenie, co chwilę coś się dzieje w Twoim życiu. I najgorsze stany, jakie są, to kiedy kończy się ta przygoda i wracasz do domu. I nagle jesteś w domu i w sumie nie, masz masz wakacje, masz, masz czas wolny, wszyscy chodzą do pracy, jest poniedziałek, ty. Wstajesz i masz takie, aha, no poniedziałek nic, wtorek nic, środa impreza, czwartek urodziny wujka. Co nie, impreza. Impreza. Wiesz o co chodzi, nie? Że, że po prostu nic nie jesteś, jakby nic się nie dzieje w Twoim życiu. I masz zjazd, po prostu masz zjazd jak po, po jakichś, nie wiem, po, po narkotykach, tak? Po prostu myślę, że to jest. Nie, nie wiem, jaki to jest mieć zjazd po na narkotykach w sumie, ale jakby oglądam, widziałem wiele filmów. Dużo filmów widziałem. Ale mówił na przykład. <laughs> tak. No wiesz, że. że po, ale to jest to uczucie, nie? Tego takiego zagubienia, że bu, były wielkie emocje i, i był wielki high i nagle, i nagle masz zero bodźców. Więc myślę, że to jest trudne żeby po prostu być stabilnym emocjonalnie. To nie? tak na przykład rockmeni mówią, że z jednej strony czasem jest już jakaś bardzo długa trasa koncertowa, już naprawdę marzy o tym, żeby wrócić do domu, a nie po prostu co wieczór grać dwugodzinny koncert. A potem wracają do tego domu, tydzień maksymalnie i już ich zaczyna nosić, że znowu wróciliby na trasę koncertową. No, ja mam to samo. Więc jest to szaleństwo. Słuchajcie. On za chwilę musi jechać na próbę do teatru, więc o wszystkich filmach nie złożymy powiedzieć. Ja teraz zacznę wymieniać, spokojnie spoko. Nie złożyliśmy powiedzieć o Magnoli, Manchester by the Sea, o, wspaniały film. Władca się nie padł. Munę Róż. Basz O O no. nie powiedzieliśmy. A to musimy pogadać trochę. Dobra, to, bo ja jeszcze jeden film miałem, o którym okay. chciałem sobie pogadać, ale dobra, hereditarnie. Bo to jest ważny aspekt. Yy, Wybitny też, horror. Tak. Ari Astera. Ari Aster to jest przyszłość kina. Ja chcę taki statement powiedzieć, nie? To jest taki filmowiec dla mnie. E, jeszcze Mike Mills tam jest w ogóle, to jest drugi Debutanci. Debiutanci. Taki, no, I Kaman, Kaman, wiesz. I Tarantino. Zapomniałem dać w ogóle Tarantino, ale to oczywiste, że my wszyscy jesteśmy fanami Tarantino kochamy Tarantino. jeśli chodzi o soundtracki filmowe, jeszcze powiem, że Tarantino ma jeden też z lepszych. Kocham Django, czy Bękarty Wojny, czy Hateful Eight i Ennio Morricone, na jego ostatnim. No. dobra, koniec. Szybka, szybka dygresja. E, Ari Aster. Ja generalnie y zawsze oglądałem horrory też y mm -hmm. z moją ekipą ku kuzynostwa w nocy i to były horrory. I bardzo szybko horrory przyzwyczaiły mnie, że to są filmy, które nie proponują jakichś fabularnych, fabularnych y świetnych y historii czy jakiegoś takiego y emocjonalnego podejścia do, do sytuacji, że to nie dotykacie Twojej właśnie wrażliwości. To, to macie przestraszyć. To jest użytkowe. To nie, jest moje być masz tak. poskakać. W Jak z, głupia skina. komedia, nie? Dokładnie. I Wierza Hereditary. Tak, to jest pierwszy, w sensie, no, jeszcze jest oczywiście Polański y, i na pewno znalazłyby się takie filmy przed Hereditary, yes. ale dla mnie to był game changer. To był game changer, bo to był dramat rodzinny. Tak, to ciężki prostu, jak ołów. To jest ciężki jak ołów dramat rodzinny, okraszony gatunkiem, który kocham i w ogóle, wiesz... I potem nagle, bum! Kolejny film, Midsommar, no, no już, to już w ogóle jest po prostu odlot. Nie? No, I ostatnio, znaczy ostatnio, nie wiem, to było rok temu, tak? Bo, bo, się boi. bo się boi. W tym roku. W tym roku to było jeszcze, no. Tym, no więc dużo osób, dużo, dużo osób gdzieś tam, że nie, Aha. Ale a ja, ty, że tak. A ja bardzo tak. Ja, jakby sportretowanie <laughs> to wol brzmienie tego właśnie tych ulic LA na przykład, Aha. gdzie jakby właśnie rzucasz poważne tematy, poważne problemy tego miasta, że kurde ludzie chodzą rzeczywiście ze strzykawkami po ulicy. Nie? To, jest, to jest prawda. Jest mega duży kryzys bezdomnych. I Masz gościa, który po prostu no, zajmuje się gatunkiem horror. I on potrafi przemycić naprawdę poważne tematy, potrafi przekazać jakieś tam poważne, trudne sytuacje rodzinne, żałoba. Tak, wszystko. No przepraszam, ale Ari Aster to jest przyszłość kina i jeszcze dostaniemy od niego na pewno dużo dobrego kontentu. Jestem przekonany. Trzymam za to kciuki i powiem ci, że na przykład Hereditarii to, to jest takim, do którego ja się boję wrócić. Ja, ja pamiętam, tam. że jak wyszedłem pierwszy raz z kina wypełniłem chyba trzy papierosy po rząd, ponieważ byłem tak rozdergany tak hmm. mnie ten film po prostu po I też właśnie e, soundtrack, soundtrack, Reborn jest ten utwór ostatni na no tą to... To też gra na jakichś takich dźwiękach, na dynamice, wiesz, z tym Hail Payman na koniec. Tak. Wow. Genialne, genialne. Re Reborn się nazywał trochę. Ale to chyba tylko dla aktorów właśnie, żeby sobie słuchać w oderwaniu od muzyki, w przygotowaniu pod jakąś scenę na przykład, nie? No, ja takie... generalnie lubię, lubię ten soundtrack, tak żeby sobie nawet słuchaj Tak? Tak, naprawdę, naprawdę. Czasem... Ooo... No, tak, dokładnie. To jest, jest takie jakiś wiesz... No nieważne, no, nie tak. Ale jest to sztos. No. Sztos kompletny. Duchy i Niszerin, Żądło. Te filmy też są fantastyczne, ale on musi jechać za chwilę na próbę. Już muszę jechać, naprawdę trudno. Słuchaj, no jest jedenasta, tak mi mówili. że, że, że... Najwyżej się trochę spóźnię. Dobra, ale słuchaj, jest jeden film, który mi się pięknie klei, a propos tego właśnie rozdrgania, mm -hmm. tego przebodźcowania, który pięknie tutaj sklei tę rozmowę, że oferuje coś innego i to jest film Andrzeja Kimowskiego z Oczy. A, no tak. To jest film bardzo, bardzo ważny dla mnie. To jest też taki. To był y, pierwszy film, który zobaczyłem. Bo uwaga, teraz będzie. Y, Wautuję się, ale właśnie moim wujkiem jest Zbyszek Zamachowski. I, I to był zwrot akcji na koniec tak, tego odcinka. Jak filmie film Jarigastera Herditarii. Tego się nie spodziewacie. Nepotyzm. <laughs> w każdym razie. Yy, no, i oglądałem ten film. I na pewno y, w dużej mierze też oglądając wujka, y, miałem coś takiego, okej, okay, ja chcę być aktorem. To jest, to, jest go się forem, jak tam grali. Ja tak naprawdę y, oglądałem go, jak miałem bardzo mało lat. Nie wiem, który to jest rok, ten film. 2004? No właśnie, ja jestem 98. No to ty... Ale, ale oglądałem go oczywiście tam, po, nie wiem, na premierze, tylko gdzieś tam potem. Ale dalej. Ale dalej byłem, miałem, myślę, że miałem... Lisek jeszcze tak, wtedy. Jeszcze lisek, nie? <grym> czy denerwujesz jak ludzie wykorzystują twoje nazwisko i nie wiem, jakieś żarty, czy coś takiego? Nie, w ogóle nie. w ogóle nie. Spokojnie. Luz, luz. <grym> <grym> Dobrze, już nic nie będzie. Z... Zrobiłeś też fajną listę filmową. <grym> <grym> Dlatego jeszcze nie słyszałem, dobra. W każdym razie... Y... To jest też taki film, w którym nie za dużo się dzieje, nie? Tak naprawdę, tam w sensie akcji. Tylko to jest po prostu jakiś taki. No nie wiem. Po, po, dla mnie to, jest, to jest. Myślę, jeśli chodzi o polskie filmy, to, to by się nie zmieniło. Top 3 to jest Oczy, Pociąg i Piosenki o Miłości. Ładna lista. I też taka właśnie powiedziałbym spokojna. W takim sensie te polskie filmy to są filmy do kontemplowania, do tego, żeby się w nich zanurzyć bardziej, w ludziach, w emocjach. Bo my jesteśmy w tym dobrzy. Myślimy no po prostu, naprawdę jesteśmy w tym dobrze jako, jako Polacy. Nasze filmy o tym są. I wiadomo, fajnie jest, bardzo lubię to, że ludzie eksploatują mm. inne gatunki i że powstają właśnie pierwsze gatunkowe. Wiesz, takie pierwsze gatunkowe kino powstaje w Polsce. To mnie mega jara, bo, bo, bo też chętnie bym wziął udział w takim, w takim projekcie. I Znachor jest trochę gatunkowym kino. No to, tak no to jest nie. Melodramat pełną gębą. I, I dobry, jak się okazuje, który pracuje na to. Yy, znaczy, działa i, i wszyscy na to zapracowaliśmy. I generalnie nie działa tylko tutaj, tylko mm -hmm. działa wszędzie. Dzięki Netflixowi akurat to trzeba oddać, że to jest super, że Netflix jest, no bo nagle dostaje wiadomości zewsząd, ze Stanów, yy, z Francji czy z Brazylii. I ludzie piszą, hej, poruszył mnie ten film, jakby piękna opowieść, piękna opowieść o miłości. Czyli udało nam się zrobić kino gatunkowe w Polsce. To jest jakiś sukces, tak? Fajne. Bardzo fajne. Pamiętam, tam są wywiad i po serialu Netflixowym Science Fiction, Otwórz Oczy, tak. mówiłeś, że jeszcze cię w zasadzie popularność nie dotyka, nawet jak stajesz pod banerem, chociaż to chyba był żart. Jakbyś stanął pod banerem, to byś czekał, czy ktoś tak. się No Myślałem się, że pozna chorze, to już jest inaczej pewnie. Nie? Przez, przez ostatnie... Ile to minęło? No, tydzień. tydzień. Wad, nieco co ponad tydzień. No. I no, jak tam? No tak. No tak, wiesz co, zdarzyło mi się już. Zdarzyło mi się mieć sytuację, że, że ktoś podszedł, że zdjęcie, że coś tam, że poczekał, ale... Fajne uczucie czy...? Nie no, bardzo miłe, bardzo miłe, ale też to nie jest jakieś takie... Nas jest mnóstwo. Mnóstwo jest aktorów i jakby ja nigdy nie byłem aktorem po to, żeby, żeby czekać na to, żeby ktoś mnie zaczął rozpoznawać. Czuję się bardzo swobodnie w sytuacji, w której jestem, że Realizuje swoje marzenia i gram w fajnych filmach i mogę o nich opowiadać, że właśnie wiadomo, bo jak jesteś aktorem, który gdzieś tam zaczyna, to nie masz opcji, być zaproszony na przykład nawet do pana Łukasza. I, 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 Pani Ignacy i, <laughs> i, rozma i rozmawiać o filmach. Więc to jest na pewno duży plus gdzieś tam, że ta rozpoznawalność się trochę zwiększa, ale czy, czy to jest jakiś mój cel? Nie. Raczej, raczej po prostu ch chcę prostu jakby rzeczy. efekt? Tak. Tego, co robisz. Słuchaj, no to życzę ci w takim razie spełniania marzeń, jednocześnie osiągnięcia spokoju w tym przebodźcowanym świecie, samych dobrych ról, żebyś polatał trochę na tym green screenie, tak jak sobie marzysz. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dla nie z bohaterem podcastu, mój ulubiony film. Ekstra. Mamy to. Dzięki.